me! Hi to everybody. Happy to be here tonight to spend this afternoon. I'm Hervé Chami, professional football player, national player of Cameroon. I'm playing right now with Apollo Chetin, and since I'm here, I'm enjoying the place, I'm enjoying the club, and happy to be here. Mam na imię Edian Latina, mam 99 lat. Jeśli Polska jestem około 9 lat. I od Pogą, czyli to jest drugi raz, który przychodzi do Pogą. W sumie z pierwszy raz, drugi raz już jestem tutaj prawie 4 lata. Polska jest tego trzeci kraj, który mieszkam. We're for first, and I'm from Africa, and we are trying every day to fight against racism, also discrimination at school, in the football in general, because we think there is no possibility to be racist or to make discrimination between people. It doesn't matter where you come from, Africa, I don't know, Asia, or Poland, or I don't know where. We are the same, and we have to continue fighting for against discrimination and the racism. So that's why we join us here to for this project. Ogólny sport, gdzie tam mogą grać bogaty, biedny, czarny, biały, żółty i to jest najfajniejsza sprawa, bo ogólny sport jest fajnie kulturą, bo możemy się pomieszać na tym wszystko, więc nie ma znaczenia, że masz pieniędzy, albo jesteś czarny, biały i to jest najpiękniejsza rzecz, którą mogę, to ja się nauczył odnośnie piłka nożnej i ogólny sport. Yes, so much. Nie widzę, czy pan najlepiej grał. Oskar, tak? Tak. Się nadaje na dzielnika? Oskar, wiadomo, że każdy liga to jest różna, nie? Jeśli grał w Brazylii, Japonii, Rosja, Polska, a ogólnie najtrudniejszy się grał to był Japonia, bo oni są bardzo szybki, wiadomo, oni są wysokie, oni są bardzo szybki. Co panowie sądzą o polskich kibicach? Ja osobiście nie mogę narzekać, bo kibice są akurat mi lubią, nie? Nie tylko tu, ale wszędzie, gdzie jestem, tu przyjadę, zawsze no, miło mi traktują i... No, ogólnie bardzo fajnie się zachowują tam kibice. Nie mogę powiedzieć nic, że bo wiadomo, że kibice jak kibice czasami potrafią niektóre rzeczy niefajnie zrobić, ale jak się porówna, czy ten kibice, który jest z Polski, z innego kraju, to naprawdę jest bardzo fajny.
You should really think that the fans here in Poland, Poland, they really like football. That's why they always try to fool the stadium. And our fans, especially Poland fans, they always support us. And we try to make our best for them also. Jak wyglądały wasze warunki między rodzicami, rodziną, jeżeli opuściliście własne państwo, w którym się wychowaliście? No bo ludzie mi pojechali razem z wami do Polski, do Niemiec. To bardzo fajne, bardzo dobre pytanie. No nie było łatwiej. Ja pamiętam, miałem 14 lat, musiał wychodzić z domu, mieszkać sam. 500, około 500 kilometrów mama, tata i musiał się poradzić, nie? Szkoła. Musiał prać swoje rzeczy. Wiadomo, że mieliśmy bardzo dobre warunki mieliśmy akurat w Brazylii. Mogliśmy tam szkoła, lekarzy i jedzenia i to wszystko nic nie brakowało naprawdę, ale brakowało mama, brakowało tata i to naprawdę to było bardzo trudno. Przede wszystkim bo ja pochodzę do takiej rodziny, w której my jesteśmy rozwiązano bardzo mocno i ten czas akurat nie był możliwy, nie był taka możliwość jak dzisiaj mam internet, mam ludzie w ten sposób, które mogą się komunikować, a wtedy to było, pamiętam jak dzisiaj raz tydzień mogę do mama dzwonić, albo wstać normalny lista, bo nie był możliwość ten czas, to był bardzo trudny.